Za nami kolejny weekend. Grały prawie wszystkie drużyny BKS-owe, mimo obostrzeń związanych z czerwoną strefą. Szczegóły we vlogu. Zaczynamy. Głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na projekt przygotowany przez BKS Lublin. To jest projekt o numerze D89, tytuł pełny: funkcjonalna i nowoczesna arena Węglin miejscem spędzania wolnego czasu. Głosować można papierowo lub internetowo. Szczegóły są na stronie BKS-u, szczegóły są też na stronie miejskiej dotyczącej budżetu, głosowania na budżet obywatelski. Serdecznie zapraszamy do głosowania na ten projekt. Będzie to dalszy rozwój administrowanego przez nas boiska na Węglinie. Juniorzy po 20 minutach gry w Zamościu przegrywali już 2-0, ale jeszcze przed przerwą udało im się wyrównać. Po przerwie już strzelali tylko nasi zawodnicy, w sumie wynik 6-2. A bramki zdobyli Kamil Szabłowski 2, Przemysław Namięta, Alan Szeremeta, Patryk Filozof, Mikołaj Solis. Tramkarze z rocznika 2006, grający w Centralnej Lidze Juniorów, grali w Krakowie, liderem rozgrywek Wisłą Kraków, i tym razem zawodnicy z Krakowa okazali się za mocni dla naszych zawodników. W sumie przegrana 3-0. W drugiej połowie trener dał pograć zawodnikom, którzy na co dzień nie grają w pierwszym składzie. Zawodnicy bramkarza młodszego z rocznika 2007 zapomnieli już o porażce z Górnikiem Łęczna u siebie. Grali na wyjeździe z Awią Świdnik w Świdniku. Pewna wygrana 7-0. Bramki strzeli, to nowo się będę posiłkował ściągawką. Bartłomiej Głodnicki, Michał Walczyk, Piotr Niecielski 2, Mateusz Falkiewicz też 2 i Gabriel Dzikowski. Młodzicy starsi z rocznika 2008 również pojechali do Zamościa. Też grali z Hetmanem Zamość i też do przerwy przegrywali w stosunku 0-1. Po przerwie znacznie lepsza gra. 2 strzelone bramki, w sumie wygrana 2-1. A bramki zdobyli Miłosz Księżopolski i Kasper Dygoś. Piłkarze rocznika 2009 mieli grać też z Hetmanem Zamość. Niestety z powodu absencji chorobowej zawodników z Zamościa mecz został przełożony 28 października. Również mecz rocznika 2010 z jedynką Krasnystaw został przełożony na późniejszy termin z racji fatalnych warunków atmosferycznych. Mecz odbędzie się 31 października. Rocznik 2009, grający w lubelskiej lidze, grał wyjazdowe spotkanie na Rusałce z Motorem Lublin. Tutaj pewna wygrana 4-0.
Brantil to byli Adam Jasina 2, Paweł Piotrowski i Franciszek Szewczak. I to tyle w tym vlogu. Vlog, jak żeśmy widzieli, raczej przegadany, bez relacji. To wynik obostrzeń, wynik tego, że na wielu meczach nie mogło być publiczności. Nasi kibice gdzieś tam ukradkiem kibicowali. Mamy nadzieję, że w najbliższy weekend, mimo czerwonej strefy w Lublinie, nasze mecze odbędą się i będziemy mogli się cieszyć grą naszych zawodników, cieszyć się emocjami sportowymi. Do zobaczenia na boisku i w następnym vlogu.